Cześć. Cześć! Witajcie w podcaście Jestem Warszawa. Z tej strony Bartek i Paweł. Dzisiaj jest z nami Marta, która opowie nam o swojej praktyce, którą odbyła w Ganie. Cześć, witam wszystkich. Bardzo mi miło tu być. Zacznijmy od tego, Marta, kiedy się dowiedziałaś o IAST, no i kiedy zdecydowałaś się na odbycie swojej pierwszej praktyki? Dołączyłam do IAST na pierwszym roku studiów, w ogóle od razu jak się dostałam na Politechnikę, za sprawą mojej koleżanki z wydziału, która mnie do tego zachęciła. A moja pierwsza praktyka, w ogóle ja nie miałam jechać na praktykę wtedy, bo byłam po pierwszym roku i nie spodziewałam się, że gdzieś się ruszę. A w drugim obiegu przeglądam oferty, które są dostępne i trafiła się Gana akurat na moim kierunku i postanowiłam aplikować. I na jak długo to był wyjazd? Moja sama praca trwała 7 tygodni, a generalnie byłam 2 miesiące i tydzień. Oza. Coś takiego. Okej, okay, a czy jeszcze jakaś propozycja praktyki? Czy tylko ta Gana była? Czy coś jeszcze miałaś na oku? Indie jeszcze były, ale tam jest dość niebezpiecznie dla samotnych kobiet. Tak. I jakieś kraje europejskie, ale generalnie ja się chciałam bardzo ruszyć daleko. Okej, okay. Jak już zdecydowałaś się na praktykę w Ganie, to jak szybko dostałaś akceptację i jak wyglądał proces przygotowania się? Właśnie byłam zaskoczona, bo z reguły z Afryki przychodzą te akceptacje bardzo, bardzo późno, a ja byłam w Warszawie pierwszą osobą, która miała akceptację tego roku już na początku kwietnia. Dosłownie parę dni po wysłaniu dokumentów, więc miałam dużo czasu, żeby kupić bilety i tak dalej, bo już miałam wszystko przyklepane. No tak, i jakby na czym miała polegać praca twoja? Tak właściwie jeszcze na jakim kierunku studiujesz? Ja studiuję budownictwo i pracowałam w firmie, która zajmuje się projektami. Generalnie rysowaliśmy i byliśmy w terenie, przygotowywaliśmy odwodnienie wokół wysypiska śmieci. Okay. Dlatego, że woda, która później przepływa przez tą ziemię, żeby nie była skażona. Ej, super ciekawy temat. A czy jakby przed jakby akceptacją musiałaś przejść jakąś rozmowę kwalifikacyjną lub przygotować się w pewien sposób? Nie musiałam w ogóle, bo raczej te kraje afrykańskie są takie, że nie fatygują się za bardzo. Okej. Okay. Jeśli chodzi o dokumenty na praktyki, bo tu część osób może nie wiedzieć, czy coś ci sprawiło problemu, ktoś ci pomagał, jak to wyglądało, tak krótko jakbyś mogła opowiedzieć. Może to nie o dokumentach, ale najtrudniejszą rzeczą dla mnie było załatwienie chyba wizy, ponieważ ambasada Gany jest w Berlinie tylko. Nie ma w ogóle w Polsce całej i są co prawda pośrednicy, którzy się tym zajmują, ale no musiałam przekazać swój paszport obcym ludziom, którzy jechali do Berlina. No tak. A jak twoi najbliżsi zareagowali właśnie na informację, że do afrykańskiego kraju jedziesz tak długo? No moja mama była zdziwiona i może nie była przeciwko, ale też nie była za generalnie. Ale mnie tak zawsze ciągnęło daleko, wszędzie i dużo i szybko, więc chyba się po prostu przyzwyczaiła i przełknęła to. A jeśli chodzi o podróż, coś się wydarzyło niezgodnie z planem? Czy były jakieś problemy, czy wszystko poszło zgodnie z planem? Tu poszło, bym powiedziała, ale generalnie nie ma też bezpośrednich lotów do Gany z Polski. I najtańszą opcją było lecenie przez Dubaj. Generalnie. I mieliśmy najtaniej rzeczywiście. No właśnie, no, bardzo drogie są te bilety. Ja płaciłam 4000 zł, 4,5. Jechałam tam z moim kolegą w ogóle, w sensie poznałam go po tym, że wiedziałam, że on też aplikował na do Gany. Powiedział nam mi to koordynator nasz. I napisałam do niego, no i tak zaczęliśmy w sumie rozmawiać i kupiliśmy razem ten lot. I mieliśmy tą przesiadkę w Dubaju i no super było naprawdę, bo wyszliśmy z lotniska, pojechaliśmy nad wodę. I chodziliśmy w ogóle w środku nocy przez to miasto, takie opustoszałe, ale takie bogate, było tak okropnie gorąco jeszcze. I nie było nigdzie sklepów, tam nie ma na przykład w ogóle takiej żabki czy coś. No nic tam nie było i nie mieliśmy nic do picia, tylko wodę. I generalnie w tym skwarze w środku nocy zaczęliśmy walić w samą wodę, bo nie mieliśmy nic innego. Tak, ale ty mówisz o przesiadce właśnie w Dubaju, tak? No to rzeczywiście ciekawa historia. Ile mieliście czasu w Dubaju? 8 godzin.
bo nie wiem, czemu pytam, bo z Konradem właśnie rozmawialiśmy przy innej okazji, on właśnie mówił, że on sobie specjalnie tak zaplanował tą przesiadkę, żeby w tym Dubaju spędzić tam 11 godzin, powiedzmy, dlatego pytam, czy oprócz tego, co powiedziałeś, coś jeszcze mieliście szansę zobaczyć? No, Burj Khalifa i... No, generalnie zrobiliśmy parę ładnych kilometrów wtedy. Okej. Więc... Wiele nie pamiętam. Nie, no pamiętam, ale Emirates'y mają darmowy alkohol na pokładzie, więc no. No tak. I jak już doleciałaś do swojej destynacji, miałaś jakieś takie pierwsze odczucia, coś? Tłoczno. Tak? Przede wszystkim bardzo. Ja lądowałam w Akrze, to jest stolica i w sumie chyba tam jest jedno z największych lotnisk. I czekał na nas chłopak, który był tam z JST Ghana właśnie. I on nam pomógł się dostarczyć do tego domu, w którym mój kolega mieszkał. Super, długa była to podróż? Daleko jechaliście? W sensie z lotniska do noclegu? No, z pół godziny. Generalnie. No to... Ale Akra jest też strasznie, strasznie duża. W sensie to jest ogromne miasto po prostu, ale jest strasznie nisko ma zabudowę i to dlatego. I potrafisz jakby... No. I potem jak już się rozpakowałaś, powiedzmy, miałeś szansę parę dni przed rozpoczęciem pracy obejrzeć miasto. Jak to wyglądało, te pierwsze parę dni? Wiesz co, ja byłam na początku 3 dni tylko w Akrze, bo jakoś tak przyjechaliśmy przed weekendem i ja chciałam już jakby od poniedziałku pracować. I no za 2-3 dni. I tam już było trochę praktykantów, bo generalnie w Akrze studenci przyjeżdżający na praktykę z JSD mieszkają w domu kobiety, która gotuje im i tak dalej. No, cały czas. I śmieszne to jest, bo to są takie na przykład 2 pokoje i 6 łóżek w pokoju, nie? No, wow. Ale piętrowe. Czyli to jest właśnie ten typ zamieszkania z host family, tak? Tak, no coś takiego. Ona nie jest w IST, tak szczególnie, ale no oni są tam dogadani, coś tam też jej płacą i tak dalej, no ale dużo drożej tam jest. No i ja jechałam autobusem do, w sensie takim autokarem do Kumasi. I tak, i ty mieszkałaś właśnie też z rodziną host family? Nie, bo generalnie IST w Ghanie jest tylko w Kumasi. I to jest jedyny komitet na cały kraj. Oni się... I te osoby, które jakby mieszkają i pracują w Akrze, no to dlatego jest tam jeden chłopak, który po prostu zajmuje się nimi i zabiera ich w różne miejsca, a w Kumasi jest... spaliśmy w hostelu w ogóle. 4 puszka było mnie w pokoju. No i mieliśmy tak naprawdę całe piętro dla siebie, ale jeszcze, że były wakacje, to tych studentów w ogóle nie było, więc no, robiliśmy imprezy i tak dalej. No dobrze, przyjechałaś do Kumasi, mówiłaś autokarem, prawda? Rozpakowałaś się i dalej zaczęła się już praca niedługo, bo mówiłaś, że minął weekend. Jak to wyglądało w tej pracy? Ja w ogóle zmieniałam pracę, jak byłam na praktyce, ponieważ z moją współlokatorką, ona była z Tunezji, pracowałyśmy w tej firmie i nic nie robiłyśmy, w sensie taka była pusta i o ile nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo, to ona chciała na tej podstawie zrobić swoją pracę inżynierską, więc musiała mieć konkretną pracę. No i się tam poskarżyła troszeczkę tym ziomkom z JST Ghana i oni nas wzięli do innej firmy, w której pracowała koleżanka tej mojej współlokatorki, i też z nami mieszkała. I tam robiliśmy te konkretne rzeczy, to odwodnienie i tak dalej, to sobie wam opowiadała. Okej, fajnie. A taki typowy dzień w pracy, to znaczy stricte 8 godzin, czy jakoś, jak to wyglądało? Tak, było 8, ale w ogóle firma była dość mała, w sensie to biuro, bo były tylko 3 pokoje i my siedziałyśmy w sobie na takich kanapach jak tu. Miałyśmy swoje laptopy i oni nam tam udostępniali jakieś programy. A typowy dzień w pracy był taki, że my przechodziłyśmy około, nie wiem, 8-9. Ten szef taki główny, taki bossu właśnie z sygnetem, mega bogaty, przechodził tak trochę później i co, mega super było to, że jakby taka kochana była ta firma. Oni byli naprawdę do rany przyłóż. Zabierali nas na lunch, w sensie do takiej galerii obok i kupowali nam jedzenie. Naprawdę. Czyli jakby to jedzenie, czyli wyżywienie też jakby wchodziło troszkę w... jakby ofertę, tak? Tak, no. Bo właśnie, czy miałaś jakby płacone za pracę, czy musiałaś płacić za ten hostel? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o takie warunki? Nie wiem, czy musiałam płacić. Chyba nie płaciłam za hostel, ale zarabiałam 200 zł miesięcznie.
wow. Ale jak na tamtą walutę, to cię tak nie przekładało? Czy nadal to było mało? Tam jest tanio po prostu. Mhm. W sensie, bo tam było estimated... cost of living. Tak. Mhm. And accommodation. Mhm. Mhm. No tak, czyli generalnie nie wyszedł cię ten wyjazd bardzo drogo, tak? Nie mówiąc o biletach oczywiście lotniczych. Mhm. Wyszedł mnie drogo. W sensie, bo ja tam też nie pojechałam po to, żeby zarobić, tylko żeby pozwiedzać, więc jasne, się nie ograniczałam. I z tym, że 200 zł zarabiałam, to tyle było wpisane jako, że przewidywane koszt życia i zakwaterowania. I no i ja się zapytałam pod koniec praktyki, czemu oni dają te 200 zł, no nie? I on także mówi, że nie da się za to wyżyć przez miesiąc. I on mówi, że no da się, w sensie... Da się, po prostu. No, nie było dyskusji. No. Okay. No, w sensie, że jakbyś się ograniczał jadł jakieś tanie rzeczy. Mm-hmm. Gdzie dużo jest takich straganów na wszędzie, tak naprawdę. Taki bazar. Okay. No tak, i to co robiłaś w wolnym czasie, na przykład w weekendach? W Ganie oni organizują wycieczki. My co tydzień, co dwa tygodnie jeździliśmy gdzieś. Zjechaliśmy całą Ganę tak naprawdę i tak wyglądały głównie moje weekendy. No okay. I piliśmy i tak dalej. A super było to, że sumarycznie było trzech Polaków i wszyscy w tej Akrze. Mm-hmm. I powiem wam, że wtedy pierwszy raz wyjechałam gdzieś na dłużej, w sensie, że poza domem byłam bardzo długo. No i przez to, że nie było nikogo z Polski w hostelu, i jakoś, nie wiem, nie rozmawiałam z nikim przez telefon ani nic, to jak ich zobaczyłam, to jakoś ciężko mi było wydusić z siebie słowo po polsku, tak, no, strasznie. Ale, no więc wy możecie sobie wyobrazić, jakby ja i trzech chłopaków takich wysokich, no tak, i chodzących na przykład z głośnikiem z jakąś patoną, to przez taką wioskę rybacką. O kurczę, no to rzeczywiście brzmi jak bardzo przyjemny vibe, tak, wyjazdu. A czy zwiedzałaś jakieś kraje okoliczne, jakby dookoła? Sąsiadujące? Nie zwiedzałam, bo już miałam wracać do Polski, a tam ciężko jest strasznie się dostać. W sensie... Poza Ganę. No bo tam w Afryce oni bardzo pilnują tych granic, to mówiłam Bartkowi właśnie wcześniej, że tam potrafią być takie ciężarówki wielkie, stojące przy granicy, czy armia w ogóle, wojsko z karabinami i oni pilnują tego, żeby nikt nie przekraczał tej granicy. Nie przepuszczają nikogo? No, w sensie ja nawet nie próbowałam jakby tam podejść, no nie, ale... Ale myślę, że byłoby to poważny problem. No tak, pewnie jakąś wizę trzeba mieć. No, to była granica, tak, wizę, no. Też mi się tak wydaje. Ale trzeba by mieć, nie orientujesz się, czy trzeba mieć wizę oprócz tej, którą ty wyrabiałaś, żeby móc podróżować, powiedzmy, po krajach sąsiadujących, czy... Nie orientowałam się, wiesz, ale wydaje mi się, że trzeba by było mieć osobno na każdy kraj. Więc, ale jakoś nie myślałam o tym, bo chciałam, jakby już miałam wracać po prostu na koniec sierpnia. I no i tam w okolicy nie było. W sensie nie było to dla mnie nęcące jakoś. Jasne. No to co zobaczyłaś w Ganie, co polecasz innym, co na ciebie wywarło największe wrażenie? Ludzie. Ludzie? No, ludzie przede wszystkim. Ludzie, droga. W sensie, to najważniejsze. Oni są tacy prości. To nawet nie w złym tego słowa znaczeniu, tylko tacy też dobrzy. No... W tym sensie, opiekuńczy, że... oni się witają ze sobą wszyscy i tak dalej, trąbią na siebie, jakby żeby się przywitać z kimś. I... Ale też są dziwni, bo na przykład w Ganie zawsze jak jest droga jakaś, to jest rów po prawej i po lewej stronie. Taki dość głęboki, to jest chyba tam na wodę po prostu. No i ludzie się tam załatwiają. Na środku ulicy. No właśnie tak miałem proponować, że może też zaczniemy się witać, trąbiąc na siebie tutaj, przejeżdżając. A tego drugiego bym nie praktykował raczej. No, więc a co bym poleciła do zwiedzania? Jest takie miasto nad morzem. Nazywa się Cape Coast? Może. No. Dobra. I no pięknie tam jest, bo to jest w ogóle
miasto, gdzie jest więcej Niemców niż ludzi z Gany. Bardzo. I byliśmy w takim ładnym resorcie, który był, należał właśnie też do jakiegoś Niemca. Byli mega bogaci ludzie, tam jest też drożej, bo to jest taka najbardziej turystyczna miejscowość chyba ze wszystkich. Ale też mega mi się podobało, bo mieliśmy raz taką wycieczkę dłuższą, chyba na 5 dni w ogóle, gdzie zjeżdżaliśmy bardzo dużo, zwiedzaliśmy bardzo dużo miejsc w trakcie. No i jednym z nich był wodospad. Trzeba było przez las przejść i tak dalej. I było tam tak super, powiem wam. W sensie, no niesamowite to było. Można było stać w tej wodzie na górze tego wodospadu, bo to nie było jakby daleko. A wiecie, to jest śmieszne, że jeszcze nasz kierowca zgubił kluczyki w tym, w tej, tej. I my przez pół godziny szukaliśmy, bo się nachylał czy coś tam i spadłem do wody. I my szukaliśmy chyba z pół godziny tych kluczyków, bo byśmy nie odjechali. No, więc no super było, naprawdę. Tak, a masz jakieś zdjęcia może z tych przygód? Mam. To wrzucimy w opisie do filmu, może jakiś dysk, jeżeli tak. Tutaj dobra. Dostaniemy. Dokładnie. Fajnie, a coś jeszcze oprócz tych wodospadów, bo mam nadzieję, że kluczyk został znaleziony tak, w końcu. Tak, udało się, ale jeden ziomek zgubił okulary i ich nie znaleźliśmy na przykład, ale zgubił je na górze i one zleciały. Coś było dalej po wodospadzie, czy później jakieś takie miejsce? Wszystkie były niesamowite. Albo może jakieś wspomnienia, albo coś cię zaskoczyło? Jeśli chodzi o kulturę, wspomniałaś parę rzeczy. Jeśli chodzi o przywitanie się na drodze, albo rowy obok drogi. Ale no, czy jakieś zachowanie, ciekawostka, której się nie spodziewałaś? W Ganie pije się wodę z woreczków plastikowych. Kupuje się takie, to są takie, nie wiem, 10 na 10, odcina się końcówkę i się z tego pije. Z takiego woreczka i możesz sobie kupić, nie wiem, 100 takich woreczków jakby i przynosisz taką wielką siatę tych. Oni w ogóle strasznie śmiecą, w sensie, no nie są po prostu świadomi chyba tego wszystkiego, ile tego plastiku jest zużywane. Jest wszędzie brudno, ludzie, wiesz, rzucają po prostu, co popadnie. I zapytałam nawet mojej koleżanki wtedy z pracy też, która tam mieszkała w tym Kumasi, że czemu oni tak śmiecą, no nie? Przecież nie są świadomi, że jakby nie powinno się środowisko. Tak robić. A ona mówi, wy dbacie o środowisko, to my możemy śmiecić. No, więc jakby tak w ogóle wiesz, że Europa się stara, to oni nie muszą już, nie? I to było okropne, bo któregoś razu byliśmy jak byłam w Akrze u chłopaków, to mieliśmy taką sytuację, że pojechaliśmy nad wodę, tylko w innym miejscu, niż byliśmy wcześniej i szło się tam obok takich kup śmieci, ale takich po prostu na 20 metrów w górę. I to oni to traktowali jak takie wysypisko po prostu. Tam był taki klif ala i tam też na dole widać było, że są te śmieci i straszne to było. Czyli bardzo skrajne odczucia między powiedzmy wodospadem i krajobrazami, a tym... No, zdecydowanie. Kurczę. Tak, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o ludzi? Czy jest są właśnie taki podział na biednych, bogatych. No tam w Ganie nie ma klasy średniej w ogóle. Jest tylko wysoka i niska, a gdzie niską są ci ludzie, co sikają do rowów, a wysoką jest był mój szef wtedy z Sygnetem. No. Mieliśmy na tyle dobry kontakt, że w ogóle on nas kiedyś zaprosił do siebie do domu. Jakiś dzień wolny. Naprawdę miał taką wielką chatę, taką... No. Okej, pewnie na standardy tutaj takie zachodnioeuropejskie. Nawet porównując tutaj, to bym powiedziała, że miał naprawdę ładny ten dom. Naprawdę bardzo. I wielki. No to ciekawe. Ciekawe. A jak wygląda kwestia z kuchnią właśnie, z jedzenie? Owoce, warzywa. Jakby można kupić całego ananasa za jakieś 2 złote. Wow. Coś takiego. No, więc i oni ci kroją to jeszcze przy tobie i dostajesz tak na przykład w woreczku, nie? Jej, właśnie tak bardzo bym chciał, żeby w Polsce były takie sklepy. No. Wybierasz sobie owoce i oni ci je obierają. Nie wiem jak wy, jestem strasznie leniwy pod tym względem. I bardzo tęsknię właśnie w Chinach. Też były takie sklepy i no, bardzo często korzystałem. A jeśli chodzi o jakieś dania na ciepło, to bo wspomniałeś o tych owocach. Oni generalnie jakby są restauracje. Ale jest ich dość mało i ludzie jedzą street food jakby, w sensie, no jest po prostu ziomek z wózkiem i ma x rzeczy, no nie, u siebie.
No, więc i podchodzisz i się pytasz, co ma na przykład, bo nie ma żadnej kartki ani nic. Więc no, i na tej samej zasadzie właśnie owoce i warzywa są sprzedawane. Ludzie rozkładają po prostu koc na ziemi i wysypują, co mają, i siedzą przed tym. Nie? I wszędzie jest tego pełno, strasznie, strasznie dużo. Ja w ogóle jestem weganką, a wracając do jedzenia, więc też moje możliwości były dość ograniczone, ale z takich ciekawych rzeczy to tam są takie orzechy, które się nazywają Tiger Nuts, i oni robią jogurt z nich, który można kupić jakby też na tego takiego ziomka na ulicy, nie? Tylko że mało popularne to jest. Jak to smakuje? Mega super, naprawdę, no. Te orzechy w ogóle są mega dobre, nie wiem czemu ich tu nie ma, a tam były na przykład mega tanie, nie? Okej, okay, tak, wybieracie się do Gany, to polecamy jogurt z Tiger Nuts. Tak, tak, dokładnie. Nie wiem, masz może jeszcze jakieś takie, chyba że chcesz jeszcze coś o jedzeniu powiedzieć. Mogę jeszcze coś powiedzieć, okay. Więc taką śmieszną sytuację raz miałam, bo oni nie rozumieją jakby, że ktoś może czegoś nie jeść, no nie? No i poprosiłam tego zioma, bo podeszłam do takiej budy i chciałam wziąć sobie makaron jakby z sosem jakimś, tam był pomidorowy czy coś. I mówię do niego i on chce mi nakładać jajko. Mówię, że nie, że tego nie i tak dalej. Pytałam się go też wcześniej, czy to ma mleko w sobie i tak dalej. No i wiecie, przygotował mi to wszystko, patrzyłam mu na ręce, żeby na pewno widzieć, co robi. I kładzie kurczaka na górze. A ja tak, Boże, nie wierzę w to. I wiecie, i kazałam mu zdjąć tego kurczaka i ten makaron, który go dotyka. Dużo ryżu i ziemniaków w każdej formie. Ale też często jedliśmy właśnie lunche, takie dość spore. Bardziej fancy, powiedzmy, bo to było ala, jechaliśmy do takiego supermarketu, w którym jakby też są po prostu dania. Okej, okay, opowiedzieliśmy sobie o potrawach paru i to, że ci zaskoczyło właściwie, że nie było takiego momentu, gdzie powiedzmy to, że jesteś wegetarianką, było honorowane w jakikolwiek sposób, ale czy coś w czasie tych podróży, już może po pracy, cię bardziej zaskoczyło, oprócz tych rzeczy, które wspomniałaś? Jakieś takie wydarzenie, które się wyróżnia od tych, o których już mówiłaś? Albo jakieś może wydarzenie kulturowe stricte? Jakieś takie zachowanie w grupie znajomych? Wiem, najlepsze wrażenie, jakie miałam na jakimś takim... Ale to nie była wyspa, to był jakby półwysep taki troszeczkę. I z jednej strony był ocean, a z drugiej... jezioro chyba? I coś takiego, więc byłeś otoczony w ogóle wodą. Tam były takie chatki po prostu z drewna, z łóżkiem podwójnym w środku, tylko jednym krzesłem na piasku wszystko. Więc już cały czas wchodziliśmy w tym piasku. Dojeżdżaliśmy tam w ogóle na motorach, że trzeba było zapłacić ziomkowi i on siedział z przodu i gdzieś za nim i on woził tam tych wszystkich, nie? Więc mega śmieszne to było. I właśnie, któregoś razu, ja chyba jakoś trochę zezgonowałam w ciągu dnia i się obudziłam bardzo późno, tak o 11:00. No i obudziłam tego mojego kolegę i poszliśmy nad ten ocean i leżeliśmy, i położyliśmy się na piasku i ja patrzę i widzę Drogę Mleczną na niebie, nie? Więc naprawdę niesamowite to było i przepiękny widok. Byłam pod wrażeniem tego właśnie, że jest tak cicho, spokojnie i że ci ludzie mają to na co dzień i tego nie doceniają. No tak, czyli polecamy taki chillaucik na plaży. Jak się ten. A czy masz może jeszcze jakieś takie wskazówki dla ludzi, którzy się wybierają, co na przykład zapakować, o czym pamiętać? W Ganie jest malaria generalnie. I nie ma na to szczepienia, tylko się przyjmuje tabletki na malarię. I no ja brałam je na przykład cały wyjazd, ale są też strasznie drogie, no nie? Więc to bym poleciła na wszelki wypadek. I... A Ganijczycy w ogóle są o tyle specyficznie, że oni jak mają jakieś tam pierwsze objawy czegoś, to łykają te właśnie tabletki przeciw malarii i jakby nie pogłębia się ta choroba, tylko ją zduszają w zarodku. Może jeszcze co do ubrań, czy bardziej tak ciepłe są potrzebne, kurtka? Gorąco tam jest. Ma naprawdę strasznie i ja jeszcze do pracy musiałam w długich spodniach chodzić, a jeszcze 15 minut szłyśmy na busa. Siadałyśmy na pętli, bo generalnie był dalej już był zajęty całą trasę. Musiałyśmy jeszcze z tego busa dojść do pracy, no nie? Więc jakby ta podróż trwała, nie wiem, z 40 minut, może dłużej. I strasznie, jak wchodziłyśmy do biura, to tam działała klima i tam było chłodno, no nie? Ale na tym dworzu to nie dało się wyspać w ciągu dnia, powiem wam. No tak. Więc i co bym poleciła do zebrania? Moskitierę.
Mhm. Zdecydowanie. W sensie wszyscy po prostu pod tym spali, mimo tego, że jest dusznie, duszno przez to, bo nie masz tego przepływu powietrza, to to pomaga, no. Bezpieczniej. No. Okej, taką moskitierę do spania, tak? Tak, że jakby wieszasz to na suficie i osłaniasz całe łóżko. A, okej. Okay. No, na tej zasadzie. Tak. Więc... A wspomniałaś coś o komunikacji miejskiej. Mhm. Jak to wyglądało właśnie, jak się poruszałaś? Tam nie ma jakby komunikacji miejskiej oficjalnie, tylko są ludzie, którzy mają swoje wany i wożą innych ludzi. Generalnie płacisz im na wejściu, nie możesz wykupić żadnego biletu, że będziesz jeździł x razy, tylko za każdym razem musisz, wiesz, płacić. No tak, ale ciekawe. Mówiłaś coś o wsiadaniu na pętli, tak? Tak. To był, to był właśnie na te wany. Tak. Tak, okay. Dokładnie. I no, pętli jakby no po tak. prostu tam stali obok owoców. I ci ludzie tak, tacy ściśnięci w środku, no nie, tak obok siebie w ogóle. Zagadują cię, są tacy strasznie towarzyscy. I miałam też rzeczywiście parę nieprzyjemnych sytuacji z racji, że mam jaśniejszy kolor skóry i blond włosy. Że ludzie coś tam za mną krzyczeli czy coś, tak bałam się trochę sama chodzić w nocy. A jeszcze wtedy jakieś życie nocne tam, czy raczej ze znajomymi właśnie te spacery albo gdzieś w mieszkaniu, czy gdzieś wychodziliście jeszcze wtedy, jak było można? Jak to wyglądało? Wiesz co, jakby... my imprezowaliśmy głównie razem, w sensie po prostu w akademikach. Codziennie, w akademiku codziennie. Nie było klubów. Więc, nie było czegoś takiego. Nie. W sensie są na pewno, ale nie chcieliśmy tam iść. W Akrze jest dużo więcej, ale oni też imprezowali głównie u siebie, bo po prostu trochę niebezpieczna jest Gana. W sensie tak, żeby samemu się gdzieś szwendać, no nie. Więc tak i raczej po prostu w swoim towarzystwie. Ja też dużo osób jakby nie poznałam tak blisko z poza praktykantów i ja jestem Gana. No bo tylko tych z pracy tak naprawdę. Więc tak, mogę wam powiedzieć o alkoholu, jak chcecie, to jest ciekawe. Jak najbardziej. Generalnie w ogóle tam kosztuje woda 7 zł na przykład, no nie? A browar 5. Tak, dla porównania. No to rzeczywiście, ekonomiczny rachunek tutaj. I oni na przykład robią tak, że w sensie oni butelkują tą wodę przy tobie, w sensie zlewają ją z jakiejś beczki i zakręcają po prostu w jakiejś butelce starej, no nie? Chłopaki, jak byłam właśnie raz u nich, to kupili jakiś taki najtańszy w ogóle alkohol, jaki tam był. I jak wypiliśmy wszystko inne, to musieliśmy to zacząć pić. Ale powiem wam, było takie okropne, to smakowało jakby się piło benzynę. Naprawdę. Ciekawie. Okropnie, i w ogóle nie dało się tego przełknąć. Ale normalnie wódka była... Jak można no by było na przykład Absolut i tak dalej. Ale to w sklepach bardziej? Tam się na przykład zwraca butelki, jak jesteś w barze. W sensie odnosisz je z powrotem dla tego, bo oni jak je oddają, to później coś tam mają z tego, nie? Więc zbierają te butelki. Tak, bardziej, że ta butelkowana wódka, którą mówiłaś, że tak jest sprzedawana, czy ona jest właśnie ona 7 zł? Ona jest kupowała... Tak. Tak. No. Ona jest kupowana z takich straganów też raczej, albo takich małych ala barów. I to nie jest ten najtańszy alkohol, co smakuje jak benzyna, nie? To jest ten najtańszy. To jest ten najtańszy, tak. Okej. Okay. No i w każdym razie siedzieliśmy dość długo, zasnęliśmy. Mi nigdy nie jest niedobrze następnego dnia. Ja myślałam, że zwymiotuję, w sensie naprawdę było tak mi źle, tak mi było okropnie. I wstał Kuba, taki nasz kolega tam właśnie. Z Poznania jest. Pozdrawiamy Kubę. Pozdrawiam. No, bierze ślub w lipcu. Wow. I Kuba wstaje rano i pije kawę z tą wodą. I ja nie mogłam w ogóle na to patrzeć, było mi tak strasznie źle. A mieliśmy, to był jeszcze w ogóle ten dzień, gdzie byliśmy przy tym wysypisku śmieci. Ja siedziałam z przodu, w ogóle mnie ścisnęli naprzód. I miałam tak rękę na klamce, że jakby co, to otwieram drzwi i wiesz, na ulicę. Tak mi było strasznie okropnie. I wyszliśmy tam i tak śmierdziało. To w ogóle nie pomagało. No nie, ja nie byłam w stanie nic zrobić w ogóle. No. Nie wiem, no brzmi jak naprawdę taka hardkorowa przygoda. Dokładnie. No. Przynajmniej między tymi ładnymi miejscami tam, gdzie mówiłaś, tak. Były te wysypiska. Jak się twoje zdanie zmieniło na tyle... Oczekiwania takie. Na tyle tego, co słyszałaś przed wyjazdem. Czy to się pokryło, czy...
Ludzie raczej nie znają Ganny, więc jakby nikt nie wypowiadał swoich opinii, poza tym, że to Afryka, a ty masz blond włosy. Klasycznie. Okay. Więc nie miałam trochę z czym porównywać. Też nie czytałam dużo o Ganie, zanim przyjechałam. Tylko tam najważniejsze rzeczy, gdzie jest jakieś miasto i gdzie będę pracować w ogóle. I czemu się zdecydowałam wyjechać? Tak, jasne. Bo chciałam. Nie, bo sprawdzałam dokumenty generalnie innym, jak wyjeżdżali wtedy. I wchodziłam często na exchange'a właśnie i przeglądałam sobie oferty, jakie są. No i tak naprawdę zaaplikowałam i w 3 dni złożyłam dokumenty wszystkie. Wow, więc, no to bardzo szybko. No bo miałam mega mało czasu, bo to było tuż przed tą końcówką marca. Tak, no na sam koniec możemy bardzo ci podziękować za tutaj opowiedzenie nam o swoich przygodach. Dzięki, ale super. Mamy nadzieję, że te wszystkie wspomnienia i historie, którymi się podzieliłaś, zostaną z tobą na zawsze i tak długo, jak symbolizuje ta kartka podarunkowa. No i dzięki, że byłaś z nami i no, zdradziłaś nam i też wszystkim słuchaczom swoje historie i mamy nadzieję, że wiele osób z tego dużo wyciągnie i też się pokusi o taką przygodę, którą jest praktyka zagraniczna. Myślę, że warto, naprawdę. Ja chcę jeszcze, na pewno jeszcze raz pojadę, jak nie dwa, bo jeszcze trochę mam studiów przed sobą. Miałam w zeszłym roku jechać do Omanu w ogóle i no... Coś o tym wiem. No właśnie, i Paweł też zresztą. No i odwołali nam tą praktykę. A było tyle śmiesznie, że do koleżanki, która była w Omanie rok wcześniej, przyjechał kolega z Omanu i z JST Oman. I miał mnie dogadać, żeby mnie przyjęli na praktykę. Już miałam wszystko załatwione, no nie? I no, smutno strasznie. No tak. No tak. Także dziękujemy ci jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki.